Ja chciałam też nawiązać trochę do tej wizji chyba Asi i do tego, co Beatka mówiła 2 tygodnie temu, że nie ma oblubienicy bez oblubieńca. Ja miałam takie przekonanie i też właśnie, że to jest od Ducha Świętego, że to też jest też do Was, to słowo. Słuchajcie, jeżeli nie będziemy mieli takiej tożsamości, jakby nie będziemy zdawać sobie sprawy, z kim jesteśmy, jeżeli będziemy dalej się utożsamiać ze starym życiem, albo na przykład z tym, co zrobiliśmy, albo nie zrobiliśmy, albo z naszą przeszłością, albo z tym, że ktoś nas skrzywdził, nie wiem, w dzieciństwie, albo przeżyliśmy coś strasznego i po prostu to ciągle jakiś ma piep na nasze życie, a nie jesteśmy cały czas, jakby Jezus nie jest twoją tożsamością, tak 100%, to co On zrobił na krzyżu, to nie możesz być tak naprawdę oblubienicą, możesz być co najwyżej nałożnicą. Co to znaczy? To znaczy, że w praktyce, że będziesz w życiu starał się cały czas, będziesz podejmował się różnych służb, będziesz próbował coś udowadniać, albo sobie udowadniać. Będziesz brał się za, nie wiem, za ewangelizację, albo za, będziesz miał w głowie misję gdzieś, nie wiem, w jakichś biednych krajach. Będziesz próbował karmić biednych albo cokolwiek innego. Ale to nie będzie wynikało jakby z tego, co Duch Święty ci powie. Będziesz próbował naśladować innych, próbował cokolwiek udowadniać. Więc tak bardzo ważne są nasze motywacje serca i tym, czy my mamy faktycznie tożsamość Chrystusa, czy my wiemy, kim jesteśmy, że jesteśmy tą oblubienicą. Tym chciałam się z wami podzielić.